biały. Tym tu ja. Tak, zaraz go podepnę i będzie. No, dzień dobry panowie. O, cześć. Dzień dobry, Zbyszków. Cześć, Alois. A teraz pięknie, światowo. Nie ma to tamto. Kultura. A, tak. Poznę mojego kolegi Konrada. Z Niemiec przyjechał tydzień temu. Cześć. A, dzień dobry. Widzę, że człowiek ze świata przyjechał i od razu internet tutaj zakłada. No on robi w internetach. A? No. No, założyłem taką firmę. No, na razie serwer lokalny, ale potem kto wie. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, gdzie jest Bercik? Bo ja tak prosto z pociągu i tak sobie pomyślałem, gdzie, ale to u Alojza go zastanę. Niestety, kolego, pan Bercik dzisiaj jest na Korfantego 13, mieszkanie 6. Aha, rozumiem. No ale chyba nie będzie błędem, panie Alojzy, jak ja tutaj napiję się piwka i poczekam na Bercika. Oczywiście błędem tego nie będzie, prawda, ale Bercika i tak tu nie będzie. A co się stało? Andzia! Chopie, jak ta ci na niego wydarła, ja miał strach. Ja nie wiem, o co ty babie chodzi, ty. Może miała jakiś powód. A. No jaki mogła mieć powód? Chopie, z Bercikiem nie było problemów. Grzecznie w południe, jak jo lokal otwierał, przychodził. Grzecznie na wieczór, jak jo lokal zamykał, wychodził. Mare. Bez problemu z nim było. Tak. Wiesz, jo, sum czasami tych babów nie rozumiem. Dobra, zrobione. Można surfować. To co, pijesz te piwo? Nie, słuchajcie, w takim razie ja idę do Bercika. Na razie, cześć. Na razie. Co? Zobacz, wszystko działa. Bercik. Nie przeszkadzaj, bo jo jest teraz meteorolog przodowy. No i widzisz, Zbyszek, tego od samego rana, ja już mu normalnie dość! Ty możesz się uspokoić, łeb pęka. Nie mogę, bo sobie obiecał, że nie przestana walczyć ten bęben, dopóki nie spadnie deszcz. No dawaj to, no co? Jak mi powiesz, o co się rozchodzi kolego z wojska? Zbyszek, ty za dużo od niego wymagasz, w życiu ci nie wytłumaczy. Moja głowa. Czy ty możesz mi powiedzieć, dlaczego ty męczysz swoją żonę, co? Ja ją męczę! To ona mnie męczy! Ona mi nie pozwoli chodzić do Alojza, rozumiesz? Powiedziała, weź się zajmij czymś pożytecznym. To że i powiedział, a może ją zostanę takim meteorologiem przodowym, jak ten kot, co go w telewizji pokazują. Kret, czy kot, czy inny. To ją godą, to zostanę takim. Ona go zostań się kotem, kretem, czy meteorologiem, czy czym chcesz, żebyś ino nie chodził do Alojza. No to proszę, żeś został. Zaraz, do zaraz. Przepraszam, Zbyszek, ale powiedz mi, sum, co mam wspólnego walenie w bęby z meteorologium? A mo bardzo dużo, bo jo nie jest meteorolog, rozumiesz, taki gorolski, co to ino umie patrzeć w niebo. Jo jest meteorolog przodowy, bo jak my coś robimy, my robimy to od początku do końca. Taki gorolski meteorolog, to on by ino patrzał w te niebo i patrzał i czekał, aż mu coś kapnie. A jo postanowił się wziąć z pogodą za bary. Normalnie, że się wziął, dawaj to. Zaraz, chwila. Ty. Rozumiesz to czy nie? Wiesz co, to co ty robisz, to może zrozumieć ino lekarz, psychiatra. Ty. Co? Andrzej, co nie rozumiesz? Ty się w ogóle na tym nie znasz. Zbyszek, czy ty uważasz, że nie ma meteorologów przodowych? Czy tobie czasami się nie rozchodzi o tak zwanych tych zaklinaczy deszczów? Ja! Bingo! Zaklinacz deszczu! Jo jest, Andzia, ty tego nie umiesz zrozumieć, ty ciemno maso, że jo jest zaklinaczem deszczu w dobie kryzysu tego energetycznego, jak się tam, efekt cieplarniany, lata stają się suche, bez to robota zawodowego, wykwalifikowanego meteorologa przodowego, ma dużo przyszłość. Dawaj to pieruństwo. Chwila. Dymu, niech się wali, wiele chce, rozumiesz? Czy tobie czasami nie rozchodzi się o to, że Andzia cię nie chce puszczać do Alojza, to ci to załatwię. Chcesz? No mam nadzieję. No to przestań walić w ten bęben, okej? Okay? No. Ja to załatwię. Co powiedziałem? No. Mnie łeb boli. Andzia, słuchaj, bo wiesz tak, z jednej strony, wiesz Andzia, to nawet tak fajnie, że ten Bercik się przejmuje, jak ty mu tam coś mówisz, prawda? On się przejmuje. No co, no wiesz, no bo właściwie z drugiej strony ty mu każesz, żeby przestał walić w ten bęben, no a on wali w ten bęben, prawda? To... Wiesz co, Zbyszek, bardzo mi się podobał twój tok rozumowania. Prawda, tak właśnie jest.
No, ale Andzia, ale widzisz, ale powiedziałaś mu, żeby się wziął za robotę? No i co? I wziął się za robotę, słucha się ciebie. Zbyszek, ty to nazywasz robotą. Normalni ludzie, jak się biorą za robotę, to im to jakoś wychodzi. A mój mąż, jak się za coś bierze, to z tego wychodzi zawsze jakiś kompletny idiotyzm. No ale słuchaj, Andzia, bo wiesz, no... To ty mnie posłuchaj, Zbyszek, to ja ci coś powiem. Normalny człowiek, patrz, jak chce być meteorologiem, nie? Tak. To idzie albo na jakieś studia, albo idzie na jakiś kurs, nie wiem, na cokolwiek. I taka jest różnica między moim mężem, a normalnymi ludźmi, rozumiesz? No tak, Andzia, a nie próbowałaś go tak załatwić jego własną bronią? Aha, bo on robi takie głupie rzeczy, jak on robi, ja? Mam zacząć walić w bęben. Nie, Zbyszek, bez przesady. Nie, chyba że... Andzia, nie, źle mi zrozumiałaś. No ale... No może byś go tak od czasu do czasu puściła do tego Alojza, no co ci szkodzi, Andzia? Zbyszek, od czasu do czasu, przecież on tam cały czas u niego siedzi. No ale Andzia, musisz o jednej rzeczy wiedzieć. Ty jesteś nowoczesną kobietą, prawda? No a co robią, Andzia, nowoczesne kobiety? No puszczają tych mężów od czasu do czasu, niech sobie idzie ten chłopina. No trzeba mu dać trochę tej swobody. No właśnie. A ty żeś jest zacofaną jak średniowieczny chłop pańszczyźniany. I oni cały czas godą i no, Andzia, mamy XXI wiek, a ta nic, i no tradycjo i tradycjo. O, no widzisz, Andzia, no widzisz. A wzięłabyś, posłuchała roz porządnego warszawioka, nowoczesnego i puściłabyś swojego męża do Alojza. Wiesz, jak tam jest teraz nowocześnie? No, Andzia, właśnie, jak tam jest nowocześnie. Słuchaj, nawet komputer zamontowali. Alojza? Mało, że komputer, to jeszcze z internetem. Z internetem? Krysia się ostatnio założyła internet, powiedziała, że to jest bardzo fajna rzecz. A widzisz? A ty nie chcesz swojego nowoczesnego męża puścić do nowoczesnego Alojza na nowoczesny internet, no? No dobra. No to idź już do tego Alojza. Ja, nie, Zbyszek. Dzięki. Ty żeś jest cudotwórca. Chodź, idymy. Beczek, bardzo chętnie bym poszedł, ale nie mogę, bo idę na bazar. Idę na bazar. Aha, dobra, to trudno. Dom się rady są, no. A, dobra. Idę do Alojza, idę do Alojza, idę do Alojza. A jo, idę z tobą, a jo, idę z tobą. Nie, jak ze mną? Idziemy do Alojza, chodź. Jerom. Cześć! Powiedz, że Andzia cię puściła. A kuku, puściła go, ale nie za daleko. Andzia, cześć! Ekipa! Alojz, podobno macie internet, ja? Tam jest. Internet, proszę bardzo, metalik, prawie nówka. Super, i co? I siadą, ja, Bercik, i teraz wyszukiwarka żeś godu, ja? I klikum. Ty nie zepsuj, no. Kobieta nowoczesna. Ja nie zepsuć. Kobieta nowoczesna. Wow! Wiele ja to mam do czytania! Ty nie powiedz, że ty tak teraz tu będziesz chciała siedzieć i czytać. No i no, przeczytam, jak zostać nowoczesną kobietą i kończę, nie? Ach, to 15 minut i koniec. No, opie, zdrowie, ty nie pijesz. Andzia? A? 15 minut już minęło, nie? Nie, przeszkadzajcie sobie, nie. No to... Czekaj, wypija jeszcze. No ale co, nie za szybkie tempo przypadkiem? Co za szybkie? No możecie pić, ale potem pół godziny przerwy i potem zaś następne piwo. Co? Ja? Kipa, ciebie to nie dotyczy, ty możesz pić. O, dziękuję. Proszę. A jo? A ty siedź prosto i teraz masz pół godziny przerwy. Pół godziny nie pijesz, zrozumiano? No to ja się w takie coś nie bawię. Idę się do domu, wiesz? Cześć. Cześć. Andzia, ale ja nie chcę iść do domu, no zlituj się, no. Skończ. To możesz tu zostać, no. No, to dobra, ale zlij. Dalej. Becik! Co? Co ja powiedziałam? Siedzisz prosto i nie pijesz teraz. Jerunie, dobra, w porządku. To w takim razie idę do domu. Na razie, cześć. Cześć. Andzia! Andzia? Cześć, Bercik. Cześć, Borowa, co ty tu robisz? Tyś... Z rajchu wrócił. No, nie przez próg. Wróciłem i to na dobre. Słuchaj,
Nie potrzebujesz czasem internetu? Mrwa, jak ja ci gwizdna, to ty na uszach staniesz. Co to jest, kurczę? No tak się po latach witasz. No co mi takie gorolskie wynalazki? No ale o co ci chodzi? No o co mi chodzi? Ja przez ten twój pieruński internet żona stracił. To Andzia od ciebie odeszła? No. Chłopaki u Alojza zamówili, że... Jeszcze nie odeszła całkiem, ale wszystko na to wskazuje, że odejdzie. No. Ale jak? Gdzie jest? Na razie tu niedaleko jest. U Alojza, no. A, to z mojego internetu korzysta. Tak. No, to nie lepiej, jak ja ci to założę w domu, ten internet? Będziesz miał babę w domu, chłopie. Czekaj, chwila. Ja się to muszę naprzód poskładać. No. To wiesz, gdzie mnie szukać. Na starym mieszkaniu, nie? O każdej porze dnia i nocy. Mam nawet taki stary komputer, to mogę ci go tanio odsprzedać. To na razie, no, cześć. No, dobra, cześć, mrwa. Trzymaj się, cześć. Halo? Andzia! Nie. Alojz! A to Alojz! Słuchaj, Andzia! Słuchaj, Alojz, kurczę, chwila! No, co będzie? Słuchaj, bo ja chciał i ona tam u ciebie jeszcze jest, ja? Co? Jarunie. Dobra, cześć! Co jest? Tragedia, no. Andzia nie chce wrócić. Jak to? Powiedziała, że zostanie na noc u Alojza. Co? Jasne. Długo to jeszcze potrwa? No nie wiem, z 15 minut. Dobra, to ja w takim razie lecę. Dokąd? Po moja tradycyjną małżonka. No dobra, to ja idę się tam. No. Andzia! Co ty zaś tu wyprawiasz, no? Co? Ty, Becik, ja teraz wlazła na takie forum, gdzie kobiety z całego świata piszą, jak zostać nowoczesną kobietą. Becik, bier mi stąd ta psychopatka. Przecież już jest po północy, ją trzeba zawierać. Ja chcesz mu dojść, ja nie mogę pić tyle piw naraz. No to czemu do mnie idziesz? Chopie, boją on swój honor. Jeszcze nigdy stąd nie wylos przed zamknięciem lokalnym. Jezu, jak mi się fajnie czyta. Wiecie co, chłopcy, teraz... Te kobiety, nie? Piszą tu, że dzisiaj każda nowoczesna dama musi mieć swojego trenera fitness. Aćko, a może byś poszła do domu? Ty, w domu też mamy internet. Mrowa nam przed chwilą zainstalował. Naprawdę? No mamy. No chodź. No, dobra, chodź. No, wiesz, jak fajnie było to, ale, cześć. No, cześć. Panie, no, internecie, no, coś fajnego. Ci taszka poniesa. No, śmigaj do chałupy. Fajnie było, super. A ty już to wejdziesz. Jesteś ostatni. Do dół się bier. Już idę. Jarunie, Andzio, zlituj się, no proszę cię, w środek nocy. Andzia, Zbyszek już śpi, bo już też muszę iść spać, co? Cicho, bo ja teraz czatuję. Dobra, Andzia, po tym się poczatujesz. Jutro, no chodź, proszę cię, no chodź. Jezus, ale... Chodź. No, już, Andzio, leż spokojnie, leż, no i fajnie. Berciczek cię ululo, ty śpi, a Bercik będzie czuwał, żeby ci żadno głupio myśl do tej małej twojej główki nie wlazła, no. No dobra. Już, śpi, no, już. No, ja by da czuwał, no. Dobranoc w takim razie. Dobranoc. Ale wahałam spać. Się cieszę, że w ogóle leży znowu. Całą noc siedziała przy tym komputerze. Andzia, czy ciebie w dekel pizło, no? Ty sam dobrze wiesz, że internet w ciągu, nie? Ale
Andzia, tyś kiedyś była taką porządną, dobrą, śląską, tradycyjną kobietą. No, no co się z tobą stało? A przecież tyś mi sam powiedział, że mam być nowoczesna. To już jak jest, teraz jest działka przodowo. Idź się do Alojza, ja? Co? No idź, przecież wiesz, że nowoczesna kobieta musi nowoczesnie wychowywać swojego chłopa. W związku z tym teraz masz długo smycz i masz bardzo dużo luzu. Dobra, dobra, samaś tego chciała. Ida do Alojza. Andzia, Ida do Alojza. Ida. Andzia, nie, no, Andziko, ja wcale nie chcę iść do Alojza, no, Andziula, no, pójdźcie pogodowy, no, jak yeah! Ślązok ze Ślązokiem, no. Tyś mnie pierwszą z ręka pocałował. No, ale wiesz, godanie, takie godanie to jest takie staroświeckie. Słuchaj, ja mam do ciebie pomysł, idź do Alojza, tam odpal się tego kumpa, rozumiesz, zaloguj się na gadu-gadu i to dopiero będzie porządna rozmowa, się tak poklachą mnie fajnie. No, no, nie, żebyś tej wirusa chyciła, ty. No jak tam, panowie? Bercik, sorry, że cię zostawiłem rano, ale o świcie miałem dostawę. Ty, a ty wiesz, że Andzia tu chyba dzisiaj całą noc nie spała? Żeby ja to wiedział, żeby ja to wiedział, pierona, ona mało tego, że nie spała całą noc, to ona jeszcze zwariowała, no. Ale to konkretnie co się z nią dzieje? No została psychopatką jakąś, jak siadła do tego pieruńskiego interneta, to nie dość, że całą noc przy nim siedziała, to jeszcze do teraz siedzi. Poważnie? A listonosza wiecie, jak przywitała? No. Z giwerą. Z giwerą! Nie, słuchajcie, od kogo ona się to nauczyła? O, no, no. Znacie kogoś, kto się tak zachowuje? A w życiu. Nie. A może tu chodziło o jakiegoś przystojnego murzyna? Na pewno ją jakiś przystojny murzyn tego nauczył. Znacie jakiegoś murzyna, czy nie? Nie znamy. No, no może i znamy, ale to na pewno nie jest murzyn. Jak nie murzyn, to na pewno nie o niego chodzi. Kto to? Halo? Karlikowo? Halo? Karlikowo to... Ale czekajcie, go dajcie wolniej. A że co, że pan Ernest? I co? Dobra, czekajcie za roleta. Ty, a co się dzieje? Nic, Karlikowo dzwoniła, Godo, że coś niedobrego się z Ernestem dzieje. Na razie. Z naszym panem Ernestem! Jeroni, Andzia, co tu się dzieje? Kaj jest Ernest? No co, Ernest jest w dużym pokoju i patrzy na telewizor. A co? Karlikowo narobiła jakieś paniki. A ty cały czas przy tym sprzęcie, no. Ernest, Jeronie, Ernest, co tu się dzieje? A, czy was już wszystkich porąbało, Bercik? Podziwiaj się, co mi Andzia zrobiła. Przyszło, że normalnie pożyczyć 100 zł, jak każdego miesiąca. Nie, jeszcze wczoraj dzwoniła od Alojza, do mnie była normalna. Dzisiaj jest kompletna psychopatka. To co? To co? Przystawiła mi gewera do łepy, powiązała mnie, zakleiła. Jeszcze mnie sprzezywała Hacharem i Hapolem, tak! Możeś jest Hachor i Hapol, wiesz? Co? Andzia, jak ty do swojego rodzonego brata się odnosisz? Co ty go dosz? Przecież to jest rodzina. Tak. Rodzina? A robili nam DNA? To jest mój brat możliwy, ale wiesz co, nienawidzę go, bo mu w głowie no kasa, forsa, biznes, starczą no o tym godoj, się zachowuje jak gorol, stroi się jak jakiś hapol pieprzony, a ty się czasami też zachowujesz jak gorol, wiesz? Jo, Andzia, co się ciebie stało, kobieto? Andzia! Bercik, bo jak to dobrze, żeś ty już jest. Chodźcie tutaj do dumie. Zajrzyjcie przylecieli ty swoimi od tyle Karlikowo, ja? Jakim prawem? Co wy tu tak bez przerwy przychodzicie, przyłazicie, bez przerwy coś pożyczycie? Wy nie macie swojego domu. A poza tym ja wy macie lot, co? Nie moglibyście się już wyszukać jakiegoś fajnego miejsca na cmentarzu? Andzia, natychmiast przeproś panią Karlikową. Pani Karlikowo, wybaczcie, ja nie wiem, co się z nią dzieje, no. O, czekajcie. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, tu? Dzień dobry. Andzia, chwila, zostaw tych panów w spokoju, nie rób im krzywdy. Bardzo cię proszę, no. Ależ nie mam co najmniejszego zamiaru im krzywdy robić. Nie? Bercik, każda nowoczesna kobieta teraz musi mieć swojego trenera. I to na przykład, to jest pan Darek. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie Darku. To jest pan Marek. Dobry. Mój trener fitnessu, a to jest mój masażysta Jacek. A że co? Że od dzisiaj będą mieszkali w naszym apartamencie. Że jak? Ciekawe, od czego by to dzisiaj zacząć? A może od tradycyjnego śląskiego mycia pleców? No to może pierwszy, tak? Nie, no chwila, przepraszam, chwileczka, to nie może być prawda, to musi być jakiś sen. To jest niemożliwe, żeby wyście do prawdy istnieli, przecież nie ma takich wielkich chłopów. Andzia, uszczypnij mnie, to jest na pewno mój sen, no. Andzia!
Andzia! Co, kochanie? Andzia, uszczypnij mnie! Przecież to musi być Innocent! Nie, kociku, nie, nie. No jak nie? Przecież czuję, że leżę w łóżku i mi się to śni, nie? No leżysz w łóżku, bo żeś był w przedpokoju, żeś się położył, no to leżysz. Ale to jest niemożliwe, żeby w moim łóżku leżało trzech facetów, jakiś trenerów od fitnessu, od koni, pieruna i od masażu. No i oni wytrzymią. No, Bercik! Co? Otwórz oczy! Padasz? Ja? No widzisz, najwyższy czas skonfrontować się z prawdą. Nie, ale znaczy co ja mam robić, gdzie powiedz, co ja mam robić, no? To przyjdź do dużego pokoju. A to coś pomoże? No, wydaje mi się, że tak. A ja się boję otworzyć oczy, nie, to jest niemożliwe. Teraz nie wiem, czy mi się to śni. Ja no nie wiem, co to się dzieje. Jasny. Dobra, Andzia, to jest niemożliwe. Ida, to musi pomóc, Ida, do tej izby. Co tu się dzieje, no? O co tu chodzi? Co to ma znaczyć? Co to jest, no? O co tu chodzi? Po prostu żeś brał udział w pewnym przedstawieniu. To była inscenizacja, a wam swoją drogą dziękuję. Super, dobrze zrobiona robota. Brawo! Chwila! Ja z tego nic nie rozumiem. Bercik, teraz nie będziesz wiedział, jak to jest, jak się pod jednym dachem mieszka z takim psychopatą. Że jak? Że tak, Bercik, dokładnie. Andzia robiła przecież to samo, co ty powtarzasz codziennie, no. I jak podobało ci się, fajnie było? Ale w życiu przecież ja takich rzeczy nie robię. A robisz, Bercik, robisz! I to dużo gorsze jeszcze, ja ci godę. Niemożliwe, Karlikowo, przecież nie ma na świecie takich psychicznych ludzi, żeby... Co, ja doprawdy też takie rzeczy robię? I Andzia to musi znosić. Andzia, pani Andzia, a co ja muszę znosić? No to co ja mu w takim razie zrobić? No, jestem jaki jestem. Bercik, po prostu najwyższy czas, żebyś się wszystko przemyślił, żebyś przestał chodzić do Alojza, żebyś się mógł poprawić, żeby ta główka pracowała i żebyś troszkę zmądrzał, rozumiesz? No. Ta mogę już zacząć w tej chwili o tym myśleć. Byłoby wskazane. I no, że tu jest troszkę za dużo ludzi, ja nie lubię takiej ciźby. To ja może pójdę, co? Okej. Jak Zbyszek wróci z bazaru, powiedz mu, że czekam na niego u Alojza. No, cześć.